białe chcą wyprzeć konie czarnych z centrum poprzez a4 i b5. W tej pozycji zagrałem hetman g6. Silne posunięcie pozycyjne. Czarne nasilają nacisk na skrzydle królewskim. Następuje a4, wieża z f na d8, b5. Jeśli czarny zagrałby król h1, nastąpiłoby skoczek bije e2, skoczek bije e2 i hetman h6. I czarne stoją na dużo lepszej pozycji. Nastąpiło b5. A bije b5. A bije b5. Skoczek e2. Szach. Jedyne posunięcie. Skoczek e2. Skoczek a5. Goniec. d4. Skoczek c4. Pozycja jest dużo lepsza dla czarnych. W tej pozycji najlepszym posunięciem według mnie jest hetman e1. Po czym nastąpiłoby goniec d4 szach, wieża d4 i czarny nadal stoi na lepszej pozycji. W partii zamiast hetman e1 nastąpiło hetman c3. Zagrałem h6, profilaktyczne posunięcie. Furteczka zawsze się przyda. Jak się okazuje, wygrywało wieża a2, lecz w niedoczasie nie byłem w stanie doliczyć się wygranej w wariancie goniec bije g7, wieża e2, g3, hetman h5, h4, wieża e3, hetman f6, wieża c8, hetman g5. Właściwie jedyne, co pozostaje białym. Inaczej czarny hetman wkracza i zabija króla. Hetman g5, h g5, król g7. Czarny ma figury więcej i totalnie wygraną pozycję. Jednak zamiast posunięcia h5 liczyłem w tej pozycji hetman bije g7, po czym nastąpiłoby hetman c4 i nie można zabić na c4 z uwagi na wariant wieża bije d8, hetman f8, wieża f8, król f8. Biały z uwagi na bardzo silne piony B i C5 wygrywa tą partię. Wracając w takim razie do pozycji, która zaistniała na szachownicy, gramy dalej wieża A1. Wieża A1. Wieża A1. Hetman G4. Król F2. Wieża C8. Wieża a7. Jest to decydujący błąd. Należało grać h3, goniec d4 szach, hetman d4, hetman h4 szach, król f1, hetman e7 i na dużo lepszej pozycji stoi czarny. Natomiast mój przeciwnik zagrał wieża a7. Zagrałem wieża c5. W partii słabszy wydawało mi się król d6, po którym białe mogły nieoczekiwanie zremisować. Goniec bije c3. Jeżeli wieża c5, a to widziałem w partii, następuje król h7 szach, król h8 i jak widzisz, król został uwięziony i jest wieczny szach. W tej pozycji, po gońcu na c3, okazuje się, że król h7 obala wszystkie groźby przeciwnika. Ale nie widząc tego, zagrałem i tak dobre posunięcie, wieża c5. Wieża b7, skoczek d6, grom z jasnego nieba. Teraz białemu wisi wszystko. I wieża, i król, i hetman. Można było w tej pozycji grać też goniec d4. Hetman d4, hetman h4, król f1.
I też czarny stoi na dużo lepszej pozycji, ale ruch skoczek d6 jest fenomenem. Jeżeli biały zagrałby na c5, a to było naprawdę dziwne i zarazem bardzo dobre posunięcie, na które nie każdy by się odważył. Nastąpiłoby skoczek e4 szach, król f1, skoczek c5, goniec c5 i czarny stoi tylko nie dużo lepiej. Biały zamiast zabić na c5 zagrał wieża b8. To nie jest dobry ruch. Zagrałem król h7. I teraz ten sam motyw, co pokazałem przed chwilą. Mimo tak delikatnej różnicy jak jedno posunięcie, król zamiast na g8 stoi na h7, sprawia, że pozycja jest dużo lepsza dla czarnych. Biały nie zabił na c5. Zamiast tego zagrał hetman b2. Ja zagrałem skoczek e4, król f1, goniec d4, hetman d4, wieża c1. Kolejny taktyczny trik, który trzeba widzieć wcześniej, zwłaszcza jeśli ma się na zegarze liczone sekundy. Skoczek c1, hetman f4. Król e2. Wieża b8. Biały gra b6. To jest właściwie jedyne, co mu w partii pozostaje. Hetman h2. b7. Wieża b8. Lepsze i wygrywające zarazem było wieża g2. Jednak jest to rzecz psychologiczna. Lepiej jest tego piona zabić i wygrać spokojnie. Hetman b4. Skoczek d6. Skoczek d3, skoczek b7, niczego nie dawało w tej pozycji hetman b6, gdyż nastąpi hetman c8 i nic się nie dzieje. Dlatego biały zagrał hetman e7. Skoczek d6, skoczek f4 i po hetman na b2 biały się poddał z uwagi na wariant król d3, hetman b3, szach. Król e2, hetman c2, król e1, hetman c1, król e2, hetman f4. Z totalnie wygraną pozycją. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam Cię do oglądania kolejnych wykładów w naszym wykonaniu.